czy nadal pokutuje wśród kobiet takie przekonanie, że jeżeli pochodzi się ze wsi, to trudniej jest uzyskać wyznaczony sobie cel i osiągnąć karierę zawodową? No ja myślę, że z takich względów oczywistych, w sensie dostępności do pewnych dóbr, na obszarach wiejskich jest trudniej, ale ta przyczyna co do działania, co do efektów działania nie tkwi w kobietach. One są zdeterminowane, one są pracowite, odpowiedzialne i myślę, że każda z nich ma określoną w sobie pasję i talent, więc chcemy wesprzeć te wszystkie panie, wzajemnie się wspierać, bo także i my oczekujemy, na pewno będziemy czerpać także od nich wiele pomysłów, wiele takich spraw, którymi być może będziemy mogły sprostać i wspólnie zadziałać. Więc chciałabym, żeby to dzisiejsza ta konferencja oczywiście jest skierowana do osób zamieszkujących tereny wiejskie, ale do małych miasteczek, większych i tak dalej. Myślę też, że prelegentki, które dzisiaj tutaj nas zaszczyciły, wskażą na to, że niezależnie od tego, skąd pochodzimy, one są tego przykładem, osiągamy sukcesy. Po prostu takie jesteśmy. Mamy taki gen, który powoduje, że my wytrwale działamy i osiągamy właśnie zamierzone cele. Jakie w takim razie powinny być te pierwsze kroki, które kobiety powinny wykonać, aby móc zrealizować swoje plany? Ja myślę, że to się już dzieje, że może nie wszyscy są tego świadomi, ale po prostu my działamy. To jest coś takiego, o czym dzisiaj też już mówiłam, że nie potrzebujemy jakichś apeli, nie potrzebujemy jakiegoś zawołania, marszów i tak dalej. My po prostu takie jesteśmy i działamy, więc trzeba tylko w nas to przekonanie utrwalić i powiedzieć, że robimy to wspólnie, wspieramy się. A czy z Pani doświadczenia wynika, że kobiety chętniej odnajdują się w pewnych sferach, a inne wybierają rzadziej? Mam tu na myśli na przykład taką działalność społecznika. Ja myślę, że kobiety mają w sobie wiele zadatków na różnego rodzaju działalność. Ja jestem społecznikiem. Tak zaczynałam swoją tą polityczną także drogę, bo jestem radną w sejmiku. Myślę, że nam wszystkim zależy na takiej równowadze, na zdrowym rozsądku, na podejmowaniu decyzji, z których wynika dobro wspólne. Myślę, że na tym też powinna polegać polityka. Na tym, że jesteśmy jakimiś reprezentantkami i chcemy działać w duchu takiego właśnie dobra wspólnego. I kobiety, no zwykło się mówić tak różnie, łagodzą obyczaje, wprowadzają pewien taki element no, tego spokoju, ale to wynika z troski. To wynika z troski o to, że zawsze mamy jakiś dobry cel. Oczywiście, że nie jest nam łatwo, bo są pewnego rodzaju etapy w życiu, które determinują i czy wskazują na tą ścieżkę. No, w moim przypadku takim priorytetem zawsze kiedyś i nadal jest rodzina, ale ten czas poświęcony na wychowanie dzieci nie powinien być postrzegany jako coś, co przeszkodziło mi w karierze, bo absolutnie nie. Spełniłam się i nadal jestem dumna z tego, że dzieci wspierają mnie, chociażby dzisiaj przed konferencją mówiąc, mama, na pewno będzie dobrze. I ja wiem, że pewne też działania społeczne wykonywaliśmy wspólnie. Jeździłam z dziećmi na tereny Ukrainy. Razem remontowaliśmy takie prace porządkowe na cmentarzach polskich i wszystkie, myślę, te osoby, właśnie te kobiety mają w sobie taki gen i patriotyczny, i tej troski o dobro wspólne, więc trzeba się po prostu wspierać. Z drugiej strony ma Pani doświadczenie znajomości kobiet silnych charakterów, które nie bały się dążyć drogą ku wysokiemu stanowisku. Tak, są między nami tutaj takie osoby. One rzeczywiście, myślę, że są taką inspiracją, ale z ich doświadczenia możemy bardzo wiele czerpać.